Kliknij w subika i zostaw dzwona Dziena. Okej, okay, siemano mordy, witam was w kolejnym odcinku W którym pokażę wam 5 najlepszych modów do farminga 22 Jest to już część 7, więc no, lecimy No i tak, ty już jesteśmy na mapce Pierwszym mozikiem jest to Forchnit, dokładnie tak Jest to kombajnik, bardzo fajny Powiem wam, że nawet nie sypie błędami, więc bardzo się cieszę I szczerze jest naprawdę spod... Dokładnie znajduje się on tutaj na końcu no, i myślę, że w ogóle jest to chyba konwert 19, yy, z tego co mi wiadomo. No, zobaczcie, ma on dużą konfigurację. Więc no, kupujemy sobie tą maszynkę i proszę bardzo, zobaczcie, jak ona jest. Prześwietna. No, według mnie naprawdę jest bardzo ładny. Kupujemy sobie jeszcze header do niego. No i zobaczcie, macie tutaj dwa headery, proszę bardzo. Yy, ja sobie wybiorę ten większy. Odpalimy sobie tego forcznitka Zobaczcie, tu nawet po prawo macie, widzę, jakieś animowane tutaj liczby. Kurde, fajnie, naprawdę. Nie sypię błędami, sprawdzałem, więc. Naprawdę, jest, szczerze polecam tego forcznitka Na jakieś serie, zarombistej. Oczywiście linka macie do niego w opisie Jak wam się mody podobają, strzelcie łapkę Subika, no i tyle, no i zobaczcie, wszystko jest animowane w środku Zobaczcie, w środku animowane macie wszystko Każdą wajchę jest animowana, nie? No super, według mnie naprawdę super Lecimy do kolejnego moda I kolejny nasz modzik jest to case, case 1455, dokładnie tak Pierwszy po prostu dam wam y... Że tak powiem, maszyny albo ciągniki, a potem dam wam resztę. I proszę bardzo, znajdziemy go w małych ciągnikach, tak on wygląda. No i uwaga, tak wygląda konfiguracja. Zobaczcie, naprawdę, ile tutaj tego macie. Ja sobie porobię wszystko i zaraz do was wrócę. I uwaga, tak się prezentuje nasz Keysior. Wybrałem taką konfigurację, myślę, że jest kozacki. Naprawdę, bardzo ładnie wygląda. Odpalmy sobie go jeszcze. No, naprawdę jest prześwietny kejsik Biegi ma manualne, więc też bardzo fajnie. No i co, i także wam go polecam. No i tyle. Według mnie jest bardzo ładny. Bardzo, naprawdę. No, i kolejny modzik jest to przyczepa, która automatycznie ładuje nam baloty, i wszystko, tak naprawdę, palety. No, wszystko, dosłownie. Yy, więc tak, znajduje się to bodajże w technologii zbioru Bell Ty Proszę bardzo, znajdziecie to w przyczepach, dokładnie tak. Yy, tutaj macie to DPW Autoload. Proszę bardzo, kupujemy sobie to. Proszę bardzo, bierzemy sobie naszego Kejsiora, podjeżdżamy pod tą przyczepkę, i zaraz pokażę Wam, jak ona działa. Więc tak, yy, podjeżdżamy sobie elegancko. Oczywiście, linki macie w opisie do wszystkich modzików. I już Wam mówię. Strona wyładunku lewa, więc tak, wybrany typ. Wybierzemy sobie. Bela bawełny. Aha, bo to nam chyba tylko na palety, tak? A nie, R. R do załadunku. Czemu je kliknąć? R. Aha, bo może mam. Dobra, wiecie co? Po prostu musimy mieć chyba, czekajcie, jeszcze zobaczę z innymi, ale tak mi się zdaje, że paleta, tak mi się zdaje. No i dobra, zrespiliśmy sobie płynny nawóz, już podjeżdżamy sobie do niego i zobaczymy po prostu, czy wybrany typ, liquid tank, albo, o jest, i proszę bardzo, zobaczcie, automatycznie nam się załadowały, ten, no te, te, wiecie o co chodzi, nie? Yy, no, więc myślę, że modzik jest bardzo fajny i na pewno bardzo wam pomoże, więc no, lecimy do kolejnego modzika No i kolejny modzik jest to oczywiście, yy, może nie wiecie, że to wyszło, może wiecie Increase Unloading yy, Powiem tak, modzik ten urealnia grę, to na pewno Bierzemy sobie, kupujemy przyczepę Jakąkolwiek w sumie yy, I tak, i musimy ją mieć załadowaną I co dodaje ten modzik, zapytać No i tak, gdy już to kupiliśmy, chodzi po prostu w tym modzie o to że gdy sobie na przykład mamy zasypaną przyczepę, dajmy nie wiem, pszenicą albo czymkolwiek Po prostu ten mod urealnia nam to, że będzie nam dłużej wysypywało, rozumiecie? E, na przykład, no bo nie oszukujmy się, jest to w farmingu dość średnio zrobione Ja sobie ją na szybko uzupełnię Na przykład, nie wiem, e, po tej to może nie Damy sobie A niech będzie, że gnojem, Więc tak, jedziemy sobie po prostu na przykład Albo dobra, czekajcie, kupimy sobie tutaj teren e to się kupić teren? Nie. Dobra, kupimy sobie 43 pole, proszę bardzo. I podjedziemy sobie na to pole, i pokażę Wam o co chodzi dokładnie. Po prostu zwiększy ono nam czas wyładowywania. Więc tak, podjeżdżamy sobie i klikamy sobie Ctrl i bodajże. Tak, Ctrl i chyba. I zobaczcie. I po prostu będzie nam dłużej to sypać. No, według mnie bardzo urealnia ten modzik grę i sam go stosuję i po prostu polecam wam go, bo jest prześwietny I no, i zobaczcie jak to się powoli fajnie sypie Więc no, lecimy do kolejnego moda Dobra, no i zapytacie co to jest ostatni mod yy, Ostatni mod nazywa się, że czekajcie, już sprawdzam Ostatni mod nazywa się Autolight, dokładnie tak I daje nam on po prostu to, gdy się ściemni, automatycznie odpala nam się światła Weźmiemy sobie w sumie naszego kejsiora Przyspieszę tylko czas i zaraz do Was No i uwaga, patrzcie, już nam się ściemnia Więc zaraz, o dokładnie, ja nic nie kliknąłem Mod się uruchomił, światła nam się automatycznie odpaliły Według mnie Naprawdę kozacki mod No i po prostu przyda się Przydaje się naprawdę, no i tyle I więcej o nim po prostu no nie ma co powiedzieć Więc no, gdy Wam się mody spodobały Zostawcie lajka, suba Wpadajcie na mojego Instagrama, Wysocko Team Na mojego TikToka, Wysocko Team I tyle, do następnego, trzymajcie się